Kolej w Katowicach wkroczy w XXI wiek. Ma się to stać ze sprawą wielkiej inwestycji, która rozpocznie się w najbliższych miesiącach. Dziś została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę około 4 miliardów złotych. Pociągi regionalne będą miały swoje tory, a dalekobieżne swoje. Jednak zanim to nastąpi, trzeba będzie przetrwać bardzo duże utrudnienia, które potrwają co najmniej 4 lata. Łukasz Kądziołka. Wydaje się, że torów w Katowicach nie brakuje, ale pociągi już ledwo się na nich mieszczą. Jest też problem ze stanem infrastruktury. Na głównej stacji w Katowicach w ciągu doby zatrzymuje się około 450 pociągów. Stacja należy do czołówki pod względem ruchu kolejowego w Polsce, dlatego jest coraz większy problem z przepustowością. Dzisiaj podpisano umowę, która ma ten problem rozwiązać. Musimy w taki sposób modernizować nasze linie, projektować nowe przebiegi, aby oddzierać ruch aglomeracyjny od ruchu dalekobieżnego. To najważniejszy cel inwestycji za ponad 4 miliardy złotych, która jest wyczekiwana od lat. Jest to też najdroższa umowa podpisana przez PKP Polskie Linie Kolejowe w historii spółki. A na trasę wyjedzie więcej składów. Tory zostaną przebudowane na odcinku od Szopienic Południowych niemal do Piotrowic w Katowicach. Po drodze powstaną 3 nowe przystanki. Jeden z nich znajdzie się przy Akademii Muzycznej i tak będzie się nazywał. Kolejne to Katowice Kokociniec i Katowice Uniwersytet. Mniej więcej na wysokości osiedla Gwiazdy. Tylko 13 km linii, natomiast jest to teren bardzo skomplikowany. Inwestycja będzie też komplikowała życie mieszkańców całego regionu. Linia kolejowa E65 przecina centrum Katowic na pół. W zakres zadania wchodzi 140 obiektów inżynieryjnych, w tym mostów i wiaduktów. Najbardziej dotkliwe dla kierowców będą ograniczenia w ruchu na takich ulicach jak Mikołowska i Francuska. Między innymi wiadukty przebiegające nad tymi drogami zostaną wyburzone i wybudowane na nowo. Przyjdzie taki moment, że te wiadukty muszą być pozamykane. Oczywiście fazowanie będzie tak uzgadniane i z zamawiającym, czyli Polskimi Liniami Kolejowymi, ale i z miastem, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. W ramach kontraktu wykonawca będzie musiał zapewnić komunikację zastępczą za odwołane pociągi, a tych będzie sporo. Około 100 pociągów mniej będzie w stanie wtedy wjechać i wyjechać z dworca Katowice. Teraz wykonawca zajmie się planowaniem i przygotowaniem harmonogramu inwestycji. Za około miesiąc powinno być więcej informacji na temat utrudnień. Prace mają ruszyć najprędzej w sierpniu.